Hej, hej kochani, z tej strony Karolina, witam Was ponownie u siebie na kanale i dzisiaj przychodzę do Was z takim filmem rozrywkowym, który już raz chyba u mnie na kanale się pojawił, w nieco odmiennej formie, ale jednak, który ma mi pomóc w wyborze i realizacji TBR-u na ten miesiąc, czyli na kwiecień. Ja nie prezentuję swoich miesięcznych TBR-ów, ale zauważyłam, że bardzo mi to pomaga jednak w eliminacji tych książek, których nie będę czytała w tym miesiącu albo nie dam rady. I w wyborze z tych 300 prawie, które mam i zawężeniu tego do tego, co jest najpilniejsze w tym miesiącu. Poprosiłam zatem moją córkę, książkarę, aby wybrała mi w tajemnicy 5 książek, które ja nie wiem, jakie mi wybrała, które zalegają na moich półkach i ja sobie przeczytam pierwszą stronę, Wam przeczytam, będziecie mogli zgadnąć, co to jest za powieść, a następnie posegreguję je, ja też będę zgadywać, posegreguję je w kolejności od tej, która podoba mi się najmniej, do tej, która podoba mi się najbardziej i albo jedną, albo dwie spróbuję w tym miesiącu przeczytać. To będzie taka dla mnie, wiecie, zachęta. Wiecie, że czytam już książki, które losowałam z tego mojego plakatu. Wiecie, że czytam książki z klubów dwóch czytelniczych, twórczyń YouTube'owych, Ani Książka Mikadze oraz Natalii Kursywy. W tym miesiącu u Natalii nie będę czytała Nad Niemnem, bo już po prostu czytałam. Ale no, książki, które wylosowała z kolei Ania u siebie w klubie Puszy Sławy, są po prostu genialne i będę je na pewno czytała. Was również zachęcam do dołączenia do tego klubu na Instagramie. Naprawdę warto. Mam tutaj, kochani, pierwszą książkę. Widzicie, że ona jest w okładce. Mam zasłonięte nazwisko i tytuł. Nazwisko autora i tytuł. No i czytamy. I wybieramy. Pierwsza książka. Punkt zwrotny. Młoda kobieta w wiosennym płaszczyku według najnowszej mody Anno Domini 1962 wypadła z ciężkich drzwi gmachu Drukarni Narodowej w Krakowie i pobiegła w kierunku ulicy Mickiewicza. Nie zwracała uwagi na odgłosy miasta. Nie kusiły jej autobusy ani tramwaje, prędzej już szare warstwy na postoju taksówek, bo z wysiłkiem targała wielką czarną torbę. Minęła gmach Muzeum Narodowego i ruszyła w stronę ostatnio rozbudowanej Biblioteki Jagiellońskiej. Sama nieduża, średniego wzrostu, z głową w krótkich, jasnych lokach, przy których dziwiły ciemne oczy, przyciągała uwagę krakowian. Może za sprawą jaskrawego płaszcza w żółtą kratę lub pokaźnych klipsów w tym samym cytrynowym kolorze, a może z powodu błogiego uśmiechu na rozanielonej twarzy. A paszka furkotała przy jej szyi jak zwycięski sztandar, czółenka na słupku stukały pospiesznie. Opadła wreszcie na ławkę przed Jagiellonką, po czym objęła czule swój bagaż, przytuliła go do policzka, pogłaskała i wybuchnęła głośnym śmiechem. Kraków kojarzy mi się z twórczością Magdy Kubasiewicz i stawiam, że to będzie książka Magdy Kubasiewicz z tego uniwersum nowego o czarodziejce z ulicy Reymonta. Zaraz zobaczymy. No nie! Kochani, to jest opowieść o Joannie Chmielewskiej. No to jestem w szoku. Katarzyny Drogi. Niełatwo mnie zabić. To jest literatura, kochani, faktu. No po prostu szok. Ja zakupiłam sobie tę książkę na targach w Gdańsku w zeszłym roku. No i oczywiście chętnie, więc na razie odkładamy. To jest pozycja numer 1. Piszcie w komentarzach, czy Wam udało się zgadnąć i czy którejś z tych pozycji oczywiście czytaliście albo zamierzacie czytać. Druga, taka grubaśna pozycja w twardej oprawie, bo czuję, że jest ciężka. Wyspa. Jak daleko sięgają wspomnienia? Na samym krańcu basenu Morza Śródziemnego leży wyspa tak piękna i niebieska, że liczni podróżnicy, pielgrzymi oraz kupcy, którzy się w niej zakochali, postanowili nigdy jej nie opuścić, bądź też próbowali holować ją na linach przez całą drogę wiodącą do ich własnych krajów. Być może to tylko legendy, lecz legendy opowiadają nam o tym, o czym zapomniała historia. Minęło wiele lat, odkąd opuściłam to miejsce na pokładzie samolotu, w walizce wykonanej z miękkiej czarnej skóry, aby nigdy nie powrócić. I choć zaadoptowała mnie inna ziemia, Anglia, gdzie wzrosłam i rozkwitłam, nie ma dnia, żebym nie pragnęła wrócić. Do domu, do ojczyzny. Nadal musi być tam, gdzie ją zostawiłam, wznosząc się i opadając na spienionych falach, które rozbijają się o jej poszarpane brzegi.
tam, gdzie spotykają się trzy kontynenty: Europa, Afryka i Azja oraz Lewant, rozległa, niezmierzona kraina, która na dobre zniknęła ze współczesnych map. I to ja podejrzewam, co to może być. Podejrzewam, że to jest Wyspa Zaginionych Drzew, Elif Shafak, która również leży u mnie na półce. Tak, już widzę okładkę. To jest Wyspa Zaginionych Drzew, kochani. Elif Shafak. No, ja czytałam tej autorki tylko 10 minut i 38 sekund na tym dziwnym świecie. Bardzo mi się podobało, dlatego nie wiem zupełnie, czemu nie sięgam po kolejne pozycje. Ta jest drugą, która kusi mnie najbardziej. No, poważny kandydat do lektury kwietniowej. Tym bardziej, że ma takie, wiecie, zielone barwy i drzewa i cypr. Myślę, że dobre wejście w wiosnę. Kolejna, kochani, pozycja. Grubasek. Widzę, że moja córka mnie nie oszczędza. Caitlin. Londyn, 7 listopada 1900 roku. Większość podróżnych najpóźniej w kolejce do kasy znało cel podróży i nabywało bilet w obie strony. Jednak dla Caitlin Brogan bilety powrotne zawsze kupowała śmierć. Jej lodowaty oddech na karku wyznaczał kolejny kierunek ucieczki, zaś kostucha niczym bezlitosny urzędnik na każdym przystanku przybijała stempel wyrzutów sumienia. Dublin, Petersburg, Londyn. Do 3 razy sztuka, wyliczała Caitlin z nadzieją, że śmierć zebrała na tyle hojne plony, by na wiele lat zaspokoić swój wiecznie nienasycony głód. Po raz pierwszy spotykały się prawie 20 lat temu w Irlandii, po raz drugi na początku tego roku w Rosji. Tym razem Caitlin zamierzała ją skutecznie zgubić wśród flegmatycznych mieszkańców Imperium Brytyjskiego. Nie spodziewała się jednak, że tłum na Liverpool Station będzie tak gęsty i ruchliwy. Zupełnie inaczej niż tamtego styczniowego dnia w Petersburgu. Wtedy szalała śnieżyca, stanęła kolej, a setki nieszczęśliwych przyjezdnych i dziesiątki ich popsutych planów utknęły na peronie. Nie ona. Wybiegła radośnie z pociągu, chcąc rozruszać zmarznięte ciało, popchnąć pierwszą kostkę domina. Upadały kolejno, błąd za błędem. Aż trafiła tutaj. I to jest, kochani, moim zdaniem Inspektor i Złodziejka. Czyli duet. Ja nigdy nie mogę sobie przypomnieć nazwisk, wybaczcie. Muszę to wyjąć ładnie, żeby nie zniszczyć. Tak, widzę, że zgadłam. Duet dziewczyn, które prowadzą profil na YouTubie Victorian 5 O'Clock. On jest poświęcony wiktoriańskiej literaturze i w ogóle motywom wiktoriańskiej Anglii. Justyna Andrulewicz, Joanna Truchel. Bardzo chciałam przeczytać tą pozycję, tym bardziej, że jej wydruk został już wstrzymany, bo chyba wydawnictwo już po prostu nie drukuje. To jest wydawnictwo romantyczne. Mam nadzieję, że jakieś wydawnictwo zdecyduje się na wznowienie, bądź że dziewczyny będą po prostu w innym wydawnictwie kontynuowały swoją przygodę, bo no, ma bardzo dobre opinie ta pozycja i mnie również zaintrygowała ta pierwsza strona. Bardzo fajnym językiem jest napisana. To jest, słuchajcie, kryminał osadzony w Londynie na początku XX wieku. Więc dla mnie naprawdę jest to również poważny kandydat. Widzę, że moja córka wybrała naprawdę pozycje świetne i będzie mi trudno wybrać. Jeszcze dwie. Kolejna ma również twardą oprawę, bo czuję, chociaż jest nieco mniejsza. I czytamy prolog. 60 lat później, Rzym, styczeń 1570 roku. Młody mężczyzna czeka przed drzwiami pałacu na Kwirynale. Jeszcze nie zapukał. Próbuje się opanować. Jest zimno, nie pamięta chłodniejszego stycznia. Mróz szczypie go w oczy i kąsa gołe ręce. Mężczyzna w jednej trzyma teczkę, a w drugiej ściska pod szyją kołnierz płaszcza. Dłonie z zimna zrobiły się stalowo-niebieskie, z wyjątkiem czubków palców, gdzie wgryzła się farba. Róż perski, gryn szpanowa zieleń, żółty, aury pigment z płótna zemsta wdowy Giuditta, nad którym pracował przed wyjazdem do Rzymu. W liście napisano, że bez trudu znajdzie w pobliżu koszar miejskich rezydencją w stylu mauretańskim z fasadą jakby wykutą ze srebra, ale przechodził obok niej kilka razy i jej nie rozpoznał. Spodziewał się wspaniałego pałacu. List z pewnością to sugerował, lecz jeśli budowla była kiedyś wspaniała, to czasy jej świetności dawno minęły. Czuje się oszukany, bo zadał sobie z wiele trudu, by dotrzeć do Rzymu.
Ma za sobą okrutne godziny telepania się w ciasnych dyliżansach, przesiadki przy wtórze jazgotu woźniców, skąpe posiłki, nieprzespane noce i bezustanne wrażenie, że zaraz zamarznie. Gdy w końcu przybył do miasta, opadł go lęk, że jego podniszczony strój zepsuje wrażenie pierwsze, więc za ostatnie pieniądze sprawił sobie nowy płaszcz, który okazał się drapiący, źle dopasowany i niechroniący przed wiatrem. Powiem szczerze, że tutaj nie mam pojęcia, co to może być. Trochę mi się kojarzy z włoskim nauczycielem, ale nie jestem przekonana. Zaraz odkryjemy sobie. O, chyba nie. Nie, to będzie, kochani, seria butikowa. O, jestem zaskoczona. Ciekawa jestem, czy wy zgadliście. Seria butikowa i burza kolorów, Damien Dieben. Nie czytałam, nie znam. Chyba czas, żeby się zapoznać z tą pozycją. Nie mam bladego pojęcia, o czym jest. Ale po prostu serię butikową kolekcjonuję, bo jest przepiękna. Chociaż zaczęłam się zastanawiać, czy będę kolekcjonować wszystko, czy tylko to, co mnie naprawdę interesuje. No i kochani, ostatnia pozycja. Widzę, że trochę cieńsza. Już otwieram. O, to będzie proste, bo jest imię i już wiem, czyja to będzie książka. Widelce, noże, łyżki. W tej kolejności. Brit Marie nie jest doprawdy kimś takim, kto osądza innych, bynajmniej. Ale przecież żadna cywilizowana osoba nie wpadłaby na pomysł, żeby układać sztuce w szufladzie w inny sposób. Brit Marie nie osądza innych, bynajmniej. Ale przecież nie jesteśmy zwierzętami. Jest poniedziałek w styczniu. Brit Marie siedzi przy małym biurze, w małym pokoju, w urzędzie pracy. Naturalnie nie ma to nic wspólnego ze sztućcami, ale to oznaka wszystkiego, co jest nie tak. Sztućce powinny być ułożone tak jak zwykle, bo życie powinno się układać tak jak zwykle. Zwykłe życie dobrze się prezentuje, sprząta się kuchnię, dba o balkon i zajmuje dziećmi. Niewątpliwie to więcej pracy niż się wydaje. Posiadanie balkonu. W zwykłym życiu nie siedzi się doprawdy w urzędzie pracy. Dziewczyna, która tu pracuje, ma krótko ścięte włosy, jak chłopak. Nie ma w tym nic złego, bynajmniej. Brit Marie nie ma uprzedzeń. To oczywiście bardzo nowoczesne. Dziewczyna wskazuje na kartkę i uśmiecha się, jakby jej się śpieszyło. I to jest, kochani, jedna z niewielu książek mojego ukochanego autora, której jeszcze nie przeczytałam, czyli Fryderyka Backmana. Brit Marie tu była. To nie może być nic innego, bo imię po prostu mnie naprowadziło na tytuł i na twórcę. No i powiem szczerze, tak się prezentuje stosik, już Wam pokazuję. O, mam nadzieję, że chwycę. Zobaczę, jak to będzie w kamerze wyglądało. Proszę bardzo. No i muszę teraz ułożyć te książki w kolejności, w jakiej mnie zaintrygowały po tej pierwszej stronie. Powiem tak. Najmniej zaintrygowała mnie, niestety, Burza kolorów Damiana Diebena, więc ona będzie na miejscu ostatnim. Następnie będzie opowieść o Joannie Chmielewskiej, Katarzyny Drogi. Tak. No i teraz będzie chwila dla mnie, trudny wybór. Inspektor i złodziejka z bólem serca, bo bardzo podobał mi się ten styl i bardzo mnie zaintrygowało. To zdanie o tej śmierci przegenialne, jako jedno z pierwszych zdań. Ale no niestety pani Elif Szafak musi chyba zasłużyć na kolej swoją w kwietniu, w związku z czym trafia na drugą pozycję. A na pierwszą pozycję trafia Brit Marie tu była, ponieważ chcę już przeczytać wszystko, co zostało wydane w Polsce i nie tylko autorstwa Fryderyka Backmana. Myślę, że te dwie książki realnie jestem w stanie przeczytać w kwietniu. Może tą trzecią, zobaczymy, bo mam również ambitny plan skończyć w końcu Grę o Tron, Pieśń Lodu i Ognia. Więc tak, kochani, tak wygląda ten stosik. Ja się zobowiązuję, że będę czytać Brit Marie tu była, Fryderyka Backmana i Elif Szafak, Wyspa Zaginionych Drzew. Piszcie, kochani, czy te pozycje czytaliście, czy chcecie przeczytać, czy dobrze dokonałam wyboru i czy zgadliście przede wszystkim. Mam nadzieję, że spotkamy się już niebawem w kolejnych filmach, bo
No mamy już kwiecień, więc trzeba będzie podsumować sobie czytelniczo marzec. Do zobaczenia, kochani. Trzymajcie się ciepło i zdrowo. I mam nadzieję do zobaczenia wkrótce w kolejnych filmach. Pa, pa.